Witam Państwa bez oszukaństwa, ja jestem Watch Newch 566. I to jest kolejny odcinek Wojtów Show'a. Tylko będzie w cholerę krótki, bo głównie powiem informację. Będzie gruby marzec, tak w skrócie. Co będzie? Będzie stream na kanale Lasów Wojowników, tam pewnie gdzieś będzie linkacz. Będzie też charytatywny stream 18-19. Jak chodzi o filmy typowo na tym kanale, jeden gruby się zapowiada, nie wiem kiedy go zmontuję, bo jest gruby w chuj. Jeszcze były problemy podczas nagrywania, także ajajaj trochę będzie u mnie. Ale biorąc pod uwagę stan jednego serialu, to już można zapowiedzieć co to będzie. To raczej jakbym nawet za pół roku dopiero to wstawił, to chyba nie będzie jakiejś nie wiadomo jakiej tragedii. No chyba, że coś się zmieni bardzo status quo danego serialu. Także już wskazówka, co będzie grubego, coś związanego z serialem. Okej, dalej. Minecraft z Wojtuchem. Czekam jeszcze na parę dubbingów od ludzi, będę musiał się zaraz upomnieć w ogóle. I wtedy, no, tak powiedzmy, pojawi się, nie wiem kiedy się pojawi, tak szczerze. Zobaczymy, bo generalnie marzec mam dosyć teraz zapchany trochę różnymi rzeczami, na studiach między innymi. W ogóle to, że dostałem się na ten semestr, to jest troszeczkę taki ciekawy fakt. Mówiąc krótko, jak się dostałem na ten semestr. Dodatkowo, może poza Minecraft z Wojtuchem, pojawi się jeden pewien, bo przy okazji takiego randomowego sobie przeglądania różnych rzeczy, znalazłem pewien archiwalny bardzo archiwalny nagranie, może nie aż tak bardzo, ale sprzed czasów pandemii i jeszcze jak było, nagrywałem w Bratianie. Także to może być ciekawe. Może też pojawi się u mnie trend na kanale, że będę, bo mam parę jeszcze takich nagrań archiwalnych, że tak powiem, gdzie chciałem to wstawić, ale w sumie nie wstawiłem, ale jest dobra okazja ku temu, no bo ej, no, żeby się coś działo na tym kanale, też żebym nie robił od nowa jakichś rzeczy nowych, powiedzmy. Znaczy oczywiście mam też pomysły na nowe rzeczy, ale no jednak czas tego, no ten potężny materiał między innymi, co zapowiadam teraz, jak już mówiłem, nawet może się i za pół roku pojawić przy dobrych wiatrach. Będzie się działo w każdym razie, będzie się działo. A jak nie na tym kanale, no to po prostu no, na kanale grupy streamerskiej, nie? Bo też w sumie dobry to można też zacząć od tego, że w sumie kończę ze streamowaniem, przynajmniej na razie na tym kanale, bo mam kanał Lasów Wojowników, gdzie mogę sobie postreamować na spokojnie i też nie miesza się aż tak content, no bo ja pamiętam jeszcze jak z jakimś jednym człowiekiem próbowałem, z takim jednym youtuberem podejmować współpracę, to właśnie mówił, że fajny content, ale masz wszystko pomieszane, nie? Znaczy ja lubię troszkę taką mieszankę, żeby się działo coś na tym kanale, ale jeszcze jak YouTube nie wprowadził tego rozdzielania na zwykłe filmy i na transmisję na żywo, no to faktycznie to trochę stanowiło problem, że tak trochę to było masło maślane, mimo że te transmisje ukrywałem na żywo. No to potem się okazało, że chyba się jednak opłaca je zostawiać na publiczne. Jeszcze YouTube dodał jakąś opcję kuźwa z podcastami, także też to może kiedyś wykorzystam, zobaczymy. Nie wiem. Ja i tak jestem trochę rozjebany przez ten marzec. W ogóle też kolejny to jest film, gdzie nagrywałem coś w marcu. Tak samo było 6 lat kanału, bo zacząłem to nagrywać w marcu, ale faktycznie wysłałem to w maju, jak nie w czerwcu nawet, troszeczkę po rocznicy 6. A teraz jest 9 lat, także w ogóle mega. Dalej. Kanał fandubbingowy ostatnio wrzuciłem w końcu cover. Także też jak coś chce, to może sobie zobaczyć, jak ktoś jeszcze nie wie. Tak jeszcze się zastanawiam, co mogę powiedzieć, ale chyba powiedziałem już wszystko. Najwyżej, nie wiem, dodam w montażu albo cholera wie, nie wiem. Marzec bardzo rozrąbany po prostu mam. I też tak chciałem nagrać po prostu odcinek, żeby było wiadomo, co będzie się u mnie działo. Dlatego, że dużo osób na kanale, znaczy ogląda moje filmy jako tako. Też w sumie zauważyłem to głównie po tym, że jest Wojtuch Show i Minecraft z Wojtuchem, to na razie najwięcej zyskuje wyświetleń, nie? Także to też jest śmieszne. Więc o, przy okazji do tej serii będzie, że kolejne wyświetlenia tam 100 parę czy coś tam. Mimo że 500 subów prawie, to trochę powinienem mieć więcej zasięgów, ale głównie chodzi też o tą regularność. O, miałem do tego mówić, że na tym kanale nie jestem aż tak regularny, jakbym bardzo chciał, ale regularny jestem wszędzie indziej. Między innymi te streamy, a nie wszyscy sobie zdają sprawę na przykład ze streamy. Nawet jak mam teraz tą kartę społeczność, to i tak nie wszyscy sobie zdają sprawę, że coś tam wrzucam, nie? Bo niektórzy nadal mają takie podejście, że trochę wyrąbane, nie?
i też staram się niby udostępniać, bo wiecie, no, na rozwiązanie, udostępniałeś wszędzie. Tylko problem w tym, że ja udostępniam wszędzie, kurwa, zrobienie, ja pierdolę, dobrze, że nie, dygresja, zaraz skończę, bo mnie już tu wzywają. Też to jest też kolejny problem, że kurwa, wszyscy chcą ode mnie wszystkiego, a ja za to dostaję na pizdę. You triggered my trap card! Często mniej niż bym tego oczekiwał przy różnych rzeczach, nie? Także no, łatwo by powiedzieć, udostępnia się wszędzie, ale nie każdy chce śledzić. Tym bardziej w tym gąszczu informacyjnym. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale... No, mózg potrafi być przeładowany. Dobra, to by było chyba na tyle. Powiedziałem chyba wszystko, co mogę powiedzieć. No, w sumie nawet o 7 minut się wyrobiłem. Może 8 przedłużę to jakby zaraz, że o... Jakbym miał kiedyś tą mityczną opcję zarabiania, to specjalnie do 8 minut i będzie. Będzie zajebiście. Dobra. Komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę i skrzyjcie się. ダッデダッデダッデダッデ